Zawsze są emocje, jest to pierwsza gala w Kościerzynie i też moja ostatnia. No tym bardziej jest mi miło, jest to takie, no spełnienie marzeń, że w swoim rodzinnym mieście zawsze kibice moi jeździli za mną. Teraz w końcu mogą przyjść do swojego miasta, obejrzeć swojego pięściarza. Boks nauczył mnie, jak żyć, dał mi też trochę w skórę, aczkolwiek no, wyciągnąłem z tego wnioski i wydaje mi się, że jest to na plus. Przygotowania, no dobrze, jeszcze w tym wieku na nie reaguję, także cieszę się z tego sportu, jest to moje życie. Bardzo mi zależało, aby na właśnie gali w Kościerzynie Marcin Rykowski zakończył swoją karierę. Zasłużony sportowiec, osiągnął dosyć dużo dla polskiego sportu, miał bardzo duże sukcesy amatorskie na zawodowych ringach, też został mistrzem Polski. Andreas Czomor. Twardy zawodnik, ale no nie wydaje mi się, że był jakiś z takiej zgubnej półki. Nie na samym się na nokaut, aczkolwiek nie ukrywam, że byłoby fajnie tak zakończyć karierę. Definitywnie moja ostatnia walka, nie mam zamiaru więcej boksować. Obiecam za sobie i też mojemu synowi, mam dla kogo żyć, mam jeszcze jakieś plany na przyszłość, na siebie, także na spokojnie. Na pewno emocje gwarantowane, trybuny będą pełne. Nie mam zamiaru, tak jak niektórzy pięściarze mówią, że kończą, a wracają. Dla mnie jest to definitywny koniec. Ja zawsze daję się wszystko, generalnie ja jestem już cały czas w treningu, to jest mój sposób na życie. Też sobie nie wyobrażam, abym po skończeniu kariery przestał trenować. Jestem uzależniony od sportu. Na pewno będzie to fajna gala, może być ciekawe. No i zejść ze sceny po popularnych Aleksach. Zapraszam wszystkich serdecznie do Pucatu Sport 4 maja na galę boksu.